Witam dzisiaj po południu. Co rośnie, co spada w czasie epizodów inflacyjnych? To jest temat, którym będziemy się dzisiaj zajmować. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Zobacz najnowszą funkcjonalność XTB Social, umożliwiającą nie tylko śledzenie transakcji najlepszych inwestorów, ale również pozwalającą na przeglądanie składu ich portfela, statystyk i otrzymywania powiadomień o najnowszych pozycjach. Zapraszam do zapoznania się z tą funkcjonalnością. Co rośnie, co spada w czasie epizodów inflacyjnych? Jako że surowce zaczynają rosnąć, inwestorzy na całym świecie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, boją się nawrotu tendencji inflacyjnych. Jako że wiecie, korelacja między zachowaniem ropy naftowej a inflacją w Stanach Zjednoczonych jest bardzo duża, więc teraz za każdym razem, kiedy ropa naftowa jest nad poziomem $80, rośnie prawdopodobieństwo nawrotu procesów inflacyjnych. Warto być tego świadomym i to ładnie oddają różnego rodzaju miary oczekiwań inflacyjnych, między innymi te mierzone bezpośrednio przez rynek. Rosną także rentowności amerykańskich obligacji. Inwestorzy boją się o nawrót procesów inflacyjnych i dyskontują dane, które poznaliśmy tydzień temu o inflacji dla Stanów Zjednoczonych, inflacji CPI. Natomiast Bloomberg pokazuje bardzo ciekawe zjawisko. Tak zwany kompozytowy wskaźnik inflacyjny, który się składa na, które składają się z inflacji konsumenckiej, core inflacji, inflacji PC, median inflacji konsumenckiej, deflatora PKB oraz tych czynników rynkowych, które mierzą oczekiwania inflacyjne. I widzimy tutaj ząbek w górę. Naprawdę inwestorzy przestraszyli się, że na chwilę obecną rodzi się przestrzeń do tego, żeby tendencje inflacyjne wróciły. No i na przestrzeni ostatnich ponad 60 lat widzimy tutaj epizody inflacyjne w Stanach Zjednoczonych. Na wykresie widać to bardzo czytelnie. Pytanie jest, czy przed nami kolejne takie podwyższone zjawisko i powielanie schematów z lat 70. Jak wiecie, ja cały czas zakładam, że jest tylko 45% prawdopodobieństwa nawrócenia tych schematów, które w latach 70. były realizowane. Cały czas nastawiam się, że jednak jest 55% szansy, że nie będzie powtórzenia tych epizodów inflacyjnych z lat 70., ale trzeba oczywiście mieć na uwadze to, co się może wydarzyć i być przygotowanym na takie warianty. Dlatego też wracając już do odpowiedzi na pytanie, które dzisiaj sobie zadajemy. Co rośnie, a co spada w czasie epizodów inflacyjnych? No i tutaj, na tym kolejnym wykresie już bezpośrednio widzimy, jak na przestrzeni tych ostatnich epizodów inflacyjnych zachowywały się najważniejsze instrumenty finansowe, klasy aktywów i widzimy, że w ujęciu realnym, czyli już po uwzględnieniu inflacji, najlepiej zachowuje się ropa naftowa. Kiedy rozpatrujemy sektor budowlany, to także zachowuje się on bardzo pozytywnie, a najgorzej zachowują się sektory związane z motoryzacją, zachowują się obligacje korporacyjne, mamy także złe zachowanie spółek związanych ze sprzedażą detaliczną i ta heatmapa pozwoli nam teraz ocenić, w którym miejscu my jesteśmy, ponieważ widać tutaj także, jak zachowują się te poszczególne klasy aktywów od zakończenia ostatniego takiego epizodu inflacyjnego rok temu w Stanach Zjednoczonych. No i moim zdaniem warto sobie zapisać, zapamiętać ten wykres, który jest w tle, który pokazuje, co rośnie, a co spada w czasie epizodów inflacyjnych, ponieważ tego to rodzaju zjawiska podczas naszego życia inwestycyjnego jeszcze się nieraz objawi, a warto w takiej sytuacji wrócić do tych wykresów, do tych statystyk, które nam jasno objaśniają, co może performować najlepiej, a co statystycznie najsłabiej. No i to wszystko powoduje, że oddalają się te perspektywy na obniżki stóp procentowych. Proszę zwrócić uwagę, do końca tego roku jest tylko 43 punkty bazowe obniżek stóp procentowych. Rynek waha się, czy wrzesień tego roku określić jako moment pierwszej obniżki stóp procentowych. Przypomnę, jeszcze 3 miesiące temu obstawialiśmy 5, 6, a może nawet trochę więcej obniżek stóp procentowych. Nic takiego się jednak nie dzieje. I na fali zmian oczekiwań umacnia się amerykański dolar. Mamy dzisiaj sesję o ograniczonej aktywności, poziom 1,06 się obronił. Zobaczymy, co się będzie działo podczas sesji amerykańskiej.
Dodatkowo obserwujemy pary związane z jenem, w tym wypadku kontynuacja osłabienia jena ma miejsce, wyciskani są inwestorzy detaliczni, co pokazują nam raporty pozycjonowania poszczególnych grup inwestorów, ale proszę także zwrócić uwagę, że za każdym razem, kiedy amerykański dolar tak wyraźnie się umacnia, niepokoje na rynkach finansowych występują i to jest coś też, co znamy z autopsji, z doświadczenia rynkowego i bardzo ładnie tutaj widać korelację WIX-a z zachowaniem a siły albo słabości amerykańskiego dolara. Na rynku walutowym patrzmy także na franka szwajcarskiego, który próbuje się umocnić na fali tego ryzyka, które się zaczęło materializować kilka dni temu. No i zobaczymy też, gdzie nas zaprowadzi ruch spadkowy na indeksach giełdowych, ponieważ wczorajsza sesja już ewidentnie przyniosła nam złamanie najbliższych ważnych wsparć i być może będziemy świadkami pogłębienia tendencji spadkowej. Kolejne poziomy, które mogą być niezwykle interesujące, to jest o psychologiczny poziom 5000 punktów oraz rejony 4930. Natomiast 10% cofnięcie od ekstremów sygnalizuje poziom 4740. No i zobaczymy, gdzie te indeksy giełdowe nas doprowadzą podczas tego, co teraz obserwujemy, zjawiska korekty na giełdach papierów wartościowych. Na następnym wykresie widzimy Standard & Poor z naniesionymi poziomami pozycjonowania się zarządzających aktywami i jak widać w ostatnim czasie nie byliśmy jeszcze na poziomach ekstremalnych, które były na przestrzeni ostatnich 10 lat notowane. To jest pewnego rodzaju ciekawostka i ten wykres także warto sobie zapamiętać. Na następnym wykresie widzimy, jak zachowują się w ostatnim czasie spółki cykliczne w związku ze swoimi wynikami. Oraz patrzmy także na te dzisiejsze dane z Niemiec, które pokazały nam rosnącą znowu rozbieżność między tym, jak zachowują się oczekiwania co do przyszłości niemieckiej gospodarki, a bieżącą sytuacją. Optymizm jest coraz wyraźniej rosnący, a ta bieżąca sytuacja jest określana cały czas jako bardzo słaba. To jest coś, co płynie z analizy wykresu, który jest teraz dokładnie w tle. No i międzynarodowe rynki także warto monitorować pod względem zachowania Bitcoina, ale dzisiaj mamy tutaj zatrzymanie. Jesteśmy bardzo blisko wsparcia w rejonie 60 tysięcy dolarów i to jest także sygnał, że inwestorzy mogą się w tym wypadku pozycjonować na próbę kontynuacji tendencji, którą w ostatnim czasie obserwowaliśmy, ale reakcja Bitcoina i sprzężenie z globalnym popytem na ryzyko i awersją na ryzyko jest cały czas dość dobrze widoczna. Jest niemożliwe, by kupować zawsze na dołku i sprzedawać zawsze na górce, ale problem inwestowania i budowania portfela w długim terminie rozwiązuje kupowanie regularne, zwłaszcza gdy chcecie inwestować na przykład w indeks giełdowy zamiast w poszczególne spółki. Można to ułatwić i przyspieszyć, korzystając z planów inwestycyjnych w XTB, gdzie można inwestować nawet zlecając regularne, automatyczne przelewy od kwoty 50 zł co miesiąc, korzystając z 350 ETF-ów. Stworzony przez Ciebie plan inwestycyjny można zasilać przelewami do kwoty 100 000 euro miesięcznie, a XTB nie będzie pobierać żadnej prowizji od handlu. Więcej o planach inwestycyjnych w opisie i w komentarzu. Zapraszam, by zapoznać się z tym bardzo interesującym i korzystnym tematem. I na koniec polskie aktywa. Przeżyliśmy dzisiaj dane o core inflacji, która była dokładnie taka, jak chciały prognozy. Tutaj widzimy kontynuację procesów desinflacyjnych, bardzo silny spadek, który powinien być kontynuowany. My dzisiaj w szczególności obserwujemy silne osłabienie polskiej waluty i najlepiej obrazuje to wykres miesięczny, który Państwu systematycznie dostarczam. Widać, jak pięknie pracuje ta 10, 13, 14-letnia linia trendu wzrostowego, bądź też dolna krawędź kanału wzrostowego. Może to nam dać kontynuację tendencji osłabienia polskiej waluty. Warto być po prostu tego świadomym, ale to też jest pochodna tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze. Nie zapominajmy o tym bardzo wyraźnym wpływie i korelacji między dwoma walutami. No i widzimy to także poprzez pryzmat zachowania się indeksu walut rynków emerging markets, które także są na poziomach najniższych w tym roku, co widać na tym następnym wykresie. Obserwujemy także przecenę polskich obligacji. Rentowności przekraczają barierę 5,80, ale moim zdaniem najbardziej niepokojące zjawisko obserwujemy na spreadzie między polskimi obligacjami 10-letnimi a niemieckimi, ponieważ przejście tegorocznych maksimów
i najwyższe rentowności od ponad 9 miesięcy to jest dowód, że czegoś rynek się niepokoi i to ryzyko geopolityczne widać po prostu na tym wykresie. Natomiast nie widać jeszcze tego na spreadzie między polskimi a amerykańskimi obligacjami. Gdyby tutaj były przekraczane ważne poziomy, to ten strach także mógłby się pojawić i byłby jeszcze bardziej zwielokrotniony. Dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co się dzieje, ale nie jest to tylko polska specyfika, ponieważ ten spread widać względem niemieckich obligacji także na Czechach, na węgierskich obligacjach, więc widzimy tutaj, że cały region nam po prostu odjeżdża. Indeksy giełdowe także kontynuują korektę, widać niedowartościowanie i słabe zachowanie indeksów emerging markets, indeksów giełdowych względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy też na świecie, czy też w Azji, a nasz indeks WIG20 dzisiaj broni poziomu 2400 punktów, gdzie mamy zlokalizowane bliskie wsparcie, ale jednak przypominam, że cała strefa 2330-2370 jest wprost najeżona potężnymi wsparciami. No i gdyby indeks giełdowy cały czas spadał, to w tym miejscu może się pojawić popyt, który liczy na to, że ta korekta będzie płytka, że ta korekta będzie tylko chwilowa i że generalnie w drugim kwartale wrócimy do hossy jako trendu dominującego w długim terminie. Przypatrujmy się temu, co się dzieje. Naprawdę na naszych oczach dzieją się rzeczy, które powodują zwiększone tętno wszystkim inwestorom i daytraderom. Dzięki za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy dzisiaj wieczorem. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Do zobaczenia o godzinie 22. Pozdrawiam.